Lola jest minus 4. Przykro mi. Chodź. Zachowujesz, jakbyś na skazanie szła, jak zakładam tą kurtkę. Naprawdę. Chodź, piesek. Idziemy. Tak? Chodź, idziemy na spacer. Chodź! Zobacz, to się teraz nie ruszy, nie? Chodź. Chodź. Zobacz, śnieg spadł, widzisz? Wy też możecie zobaczyć, widzicie? Śnieg! Fajnie? Powiem wam, że stoję jak ten matołek i patrzę na tą półkę, bo gdzieś mam tą nową pastę ajurwedyjską do zębów i ją gdzieś położyłam. Jej nie ma, nie? Więc generalnie porządek tu trzeba zrobić. Chciałam wam pokazać, ale kurde, nie wiem, gdzie ona jest. No, gdzie? O. Nie jest jakoś tak najgorzej, ale w sensie, ale żeby to tak zorganizować, nie? Bo nie widzę, co mam. Gdzie, bo gdzie? Mam sensodynę, wiem, ale gdzie ja położyłam pastę zwykłą do zębów? Nikt tego nie wie. Także witajcie w pierwszym vlogmasie. Wiem, że może nie ma tutaj Mikołajów, choinek i tak dalej. Nie spodziewajcie się tego w tym vlogu, ponieważ po pierwsze... Dzisiaj jest, ponieważ jest jeszcze koniec listopada i ja dzisiaj właśnie zaraz siadam i chcę skończyć składanie mojego e-booka, znaczy już wszystko jest, zdjęcia jest, przepisy są, ale muszę jeszcze po raz setny go przejrzeć i poustawiać wszystko, ale już podjęłam decyzję, że dzisiaj kończę, bo można oszaleć, słuchajcie, jak macie taką... No, za dużą dozę perfekcjonizmu w sobie, to już czasami można się po prostu... Ja już nie mogę na to patrzeć. Już wczoraj bolała mnie głowa, bolały mnie oczy i już wszystko, co widziałam, się nie podobało. I mówiłam wam to nawet na Instagramie, że w ogóle nie powinnam tak tym mówić, że ja tu powinnam zachęcać do e-booka. W ogóle czego ja nie powinnam, słuchajcie, to powinien być vlogmas, właśnie powinnam was witać z ten ze strojem mieszkania, choinką i w ogóle, a was witam, o tak. Ale tak wygląda moje życie. Ja nie wiem, słuchajcie, ja zawsze jakoś tak miałam, że ten vlogmas był dla mnie taki ciężki, w sensie dużo rzeczy się działo. Z jednej strony spoko, bo jest co vlogować, ale z drugiej strony to jest takie obciążające. Nie wiem, a z trzeciej ja kocham vlogmas, kocham oglądać vlogmasy, lubię to, że moje youtuberki ulubione wrzucają codziennie filmy i ja zawsze się staram tak robić, żeby wiecie, żeby nie było tak, że nie wiem, ten vlogmas będzie raz w tygodniu, dlatego teraz nagrywam z wyprzedzeniem i najwyżej ten pierwszy vlogmas będzie złożony tak jak poprzednie vlogi z, nie wiem, pewnie z dwóch dni i będziecie mieć dłuższego vlogmasa, a później już mam zamiar vlogować normalnie. Później to znaczy, jak wyjdzie e-book. Ja już mam datę, ale na razie nic nie mówię. Dzisiaj się wszystko okaże. Wczoraj, jak mówiłam o tym na Instagramie, to tam laski pisały: ej, wrzucaj, nie patrz ten, czy dobrze, czy niedobrze. Ale słuchajcie, mi nie chodziło o to, że ja nie mogę go wrzucić, bo ja się wstrzymuję ze sobą, tylko mi jest potrzebny sklep, mi jest potrzebna platforma sprzedażowa, mi są potrzebne płatności, a tym ja się nie zajmuję, nad tym nie mam władzy, to nie ode mnie zależy i to są rzeczy niezależne, które muszą powstać, żebym ja mogła tego e-booka sprzedawać. Dlatego to tak wszystko wygląda. Także ja jeszcze jakby mam czas, żeby siedzieć nad tym e-bookiem i go poprawiać. I ja wiem, że właśnie, słuchajcie, z jednej strony powinien być vlogmas Mikołaje i tak dalej, z drugiej strony powinna być promocja e-booka, akcja reklamowa i w ogóle, ale jak to ja w prawdziwym życiu stoję
ręczniku. Zazwyczaj stoję w kuchni, teraz będę stać tutaj i robić sobie pielęgnację, tak jak mówię, chyba 8.30 i mam taki plan, że muszę do 13 złożyć przebóg, znaczy mam plan, też muszę jakby już go, żeby go potem tam zaimplementować na stronie i tak dalej, no, nieważne. Co wam chciałam powiedzieć o tym e-booku? I słuchajcie, dla mnie to jest, ja sama nie wierzę, że ja to zrobiłam, wiecie, ja wiem, że powinnam właśnie tutaj mówić, że produkt, że nie wiem, że liczyć na jakąś sprzedaż, zakładać jakąś sprzedaż. Ja tak jak wam mówiłam, to jest projekt, o którym ja myślałam już od dawna i który po prostu chciałam zrobić. To nie było tak, że o, zarobię na tym tyle i tyle, albo zrobię to po to, żeby zarobić. Albo... Oczywiście, że zarabianie za tym idzie, nie? Ale jakby to jest, słuchajcie, nie chcę mówić... Dobra, powiem wam tak. Ja wcześniej, 2 lata temu, ja nie byłam w stanie robić takich rzeczy. Mimo, że widzieliście mnie, że też był vlogmas, ja pamiętam, że wtedy dekorowałam mieszkanie, pamiętam, że kupowałam to chyba było we vlogmasie albo przed vlogmasem, 2 lata temu, że kupowałam monsterę, tą pachirę dużą, rozpakowywałam i w ogóle sushi wtedy jeszcze nie czułaś tak źle, chyba to taki był, albo był, pamiętam, że był lepszy okres. I ja pamiętam, że właśnie i tu mieszkaniem się zajmowałam i w ogóle, a ja pamiętam, słuchajcie, ja wtedy się tak źle czułam. Ja się tak źle czułam wewnątrz. I tak mi było ciężko, i ja tak nie mogłam spać i po prostu to były też początki, kiedy ja zaczynam chodzić na terapię. Kiedy ja po każdej terapii, wiecie, każdą terapię to ja po prostu wyłam. Tam nie było terapii, tylko tam ja mówiłam, co mi się przytrafiło i po prostu mi się łzy lały i po prostu terapeutka mi przerwała, że już nam się skończył czas i muszę iść do domu, co było mega frustrujące, bo nawet nie było czasu tego omówić. To był bardzo, bardzo ciężki czas. W zeszłym roku powiem wam, że ciężko mi porównać, który czas był cięższy. Ja już trochę bardziej wam się odsłoniłam. Pamiętam, że tam chyba 2 czy 3 dni przed Wigilią już powiedziałam, że kończę, że już nie mam siły i powiedziałam. To był też bardzo, słuchajcie, bardzo ciężki czas to był dla mnie. Z różnych powodów, o których nigdy na YouTube nie mówiłam i pewnie nigdy nie powiem, natomiast tak, nie wiem, który vlogmas był ciężki, ale to nie był dobry czas. Także pamiętajcie, że nigdy nie wiecie, co się u kogo w życiu dzieje i teraz zaraz pewnie tutaj larwy na mnie wyjadą, że tak, udawałaś w ogóle. Nie, ja nie udawałam. Tak wygląda moje życie. Ja nie wiem, nie leżę i nie płaczę, i nie siedzę i nie płaczę i też nie wychodzę na YouTube za każdym razem, jak mi jest źle i nie opowiadam o tym, nie dzielę się tym, bo po prostu chcę coś zachować dla siebie i tak to wygląda, ale mam prawo po jakimś czasie powiedzieć, że wtedy czułam się źle. Wtedy czułam się źle, wtedy to nie był dla mnie dobry czas. A teraz słuchajcie, oczywiście mierzę się z problemami, oczywiście są momenty, że nie mogę spać, oczywiście, nie wiem, dalej chodzę na terapię i tak dalej, ale to jest pierwszy raz i nie powiedziałabym, że od 2 lat, ale właśnie dłużej, bo tak jak mówię, ja już zaczęłam pracować nad tym e-bookiem tam właśnie w pandemii. Nie wiem, ile to jest lat. Słuchajcie, nie wiem, ile to może być lat, ale dużo. Kiedy ja jestem w stanie oprócz swojego życia, typu właśnie wstać bez problemu, umyć włosy bez problemu, zrobić pielęgnację, wyjść z psem, zrobić sobie śniadanie, co dla niektórych jest po prostu, no ale jak to? O co ci chodzi? Przecież wszyscy to robią. No nie wszyscy to robią. Są tacy ludzie jak ja, że mają takie dni, że nie są w stanie tego zrobić. A ja już, no, jak na razie mam to ze sobą. I to jest czas od bardzo dawna, gdzie też, wiecie, lato było dla mnie naprawdę ciężkie, odejście Kici i tak dalej. To miało być, właśnie to lato miało być już takim odcięciem się, że w końcu jest dobrze, że...
No i ale życie tak wygląda, tak? Nie możemy przewidzieć, co nam się przytrafi. I teraz właśnie, słuchajcie, powstał ten e-book. On powstał po prostu z takiej iskry zapalnej. Ja kiedyś wam o tym opowiem. Dzięki tak naprawdę jednej osobie, która dała mi narzędzia. Powiedziała mi, jak to zrobić. I dzięki niej ten e-book powstał. I powstał tak naprawdę w bardzo krótkim czasie. Jestem z siebie, słuchajcie, zajebiście dumna. I mówię to teraz specjalnie, zanim w ogóle on wyszedł na światło dzienne, zanim się sprzedał w tylu czy w tylu sztukach, tam egzemplarzach, tak? Jestem z siebie zajebiście dumna, że to zrobiłam. Bardzo długo chciałam to zrobić. Bardzo długo nie miałam w sobie na to przestrzeni i możliwości, żeby to zrobić. A teraz ją znalazłam i ją mam. I jestem po prostu naprawdę, słuchajcie, mega szczęśliwa, bo czuję, że wracam do sił i nie powiem, że wracam, wiecie, do starej siebie, bo to już tej starej siebie to właśnie już mało jest i dobrze. Tylko ja mam wrażenie, że ja wychodzę z kokonu. Czy piękniejsza, czy nie wiem, czy lepsza, nie wiem, nie mam pojęcia, na pewno silniejsza. Na pewno silniejsza i na pewno mądrzejsza o te wszystkie doświadczenia, które nie były miłe, ale dzięki którym się wzrasta, tak? Wszyscy w rozwoju duchowym mówią o tym, że no, nie ma wzrostu bez problemów, bez pokonywania przeszkód, bez przekraczania granic własnych oczywiście, bez tych trudnych momentów. I mam nadzieję, drogi wszechświecie, że chwilowo odrobiłam swoje wszystkie lekcje i proszę o chwilę spokoju i powodzenia. Tak. W każdym razie mówię to do was w tym momencie, zanim w ogóle ten e-book się pojawił, że dla mnie po prostu, dla mnie to jest wiecie, mi się chce płakać, jak ja o tym mówię, ale nie chcę już tutaj tylu emocji pokazywać, bo wiecie, będzie, że nie wiem, wiecie, jak to jest, no. Później już jak wyjdzie e-book i tak dalej, ja wam wszystko opowiem, ale na razie nie chcę, bo będzie, że coś to, jak zwykle. W każdym razie, tak, a idąc do e-booka, to jeżeli chodzi o stworzenie samego e-booka, to wszystko od A do Z zrobiłam sama, z czego jestem znowu zajebiście dumna. Jestem bardzo zadowolona. Uważam, że jest bardzo ładny. Uważam, że zdjęcia są przepiękne, gdzie to jest coś, co najbardziej się tego bałam i najbardziej mnie to stresowało. Ja wiem, że mam dobre oko, że mam dobry gust. Że, nie wiem, no już nie mam jakieś do czynienia z fotografowaniem jedzenia, które jest bardzo trudne, bo jest część takich rzeczy, jak wiecie, jak owsianka, jak jakieś takie, jak kasza z kefirem, które wyglądają po prostu jak ciapa, jak przememłane i wyplute i bardzo ciężko jest sfotografować w sposób taki, żeby wyglądały apetycznie, a uważam, że mi się to udało i jestem bardzo, oczywiście każdy może mieć inne zdanie na ten temat, pamiętajmy, tak, ale ja z siebie jestem zadowolona, jestem dumna. Zrobiłam to wszystko od A do Z w krótkim czasie i słuchajcie, też nie było mi łatwo. Też miałam, słuchajcie, po prostu miałam takie momenty w ciągu tego czasu i się działo i w ogóle, ale nie poddałam się, nie opóźniłam tego, nie przesunęłam, nie zawiesiłam, nie odłożyłam na bok. I właśnie raz, że jestem dumna, ale dwa, że jestem szczęśliwa, że moje ciało, mój umysł, moja psychika, moje dłonie, moje plecy, nie wiem, moje oczy mi na to pozwoliły, bo wcześniej mi na to nie pozwalały. Rozumiecie to? I to jest w ogóle... No to jest wow. I to jest coś, z czego bardzo się cieszę. Tak. I jeżeli gdzieś tam jesteście w jakimś dole, w jakiejś dupie, w depresji, coś tam się wam dzieje w życiu, to życzę wam tego i wysyłam wam naprawdę dużo dobrej energii swojej, bo ja wierzę, że to można to wysłać i że to działa.
oddaję Wam trochę swojej energii i zobaczycie, że Wy też z tego wyjdziecie. Naprawdę da się wyjść ze wszystkiego, przysięgam Wam, z każdej kupy da się wyjść. I jeszcze da się tą kupę tak przemielić, żeby wyszło na lody czekoladowe. Ale tak, słuchajcie, tak jest. O, już widzę, co się będzie działo w komentarzach po tym, co powiedziałam. No, a przechodząc do e-booka. To w e-booku, słuchajcie, znajdziecie wszystkie, może nie wszystkie moje kultowe przepisy, ale kilka takich kultowych przepisów z vloga, trochę nowych. No i te, które gdzieś tam widzieliście na vlogu, ale nie podawałam receptur, czyli sernik, którego specjalnie nie podawałam. No i ostra oliwa, winegrę, jak zrobić guacamole, będzie moja przyprawa. Będą takie, wiecie, bazy. O, szarpany kurczak. Będą takie bazy, które jak poznacie, jak to zrobić, to w ogóle daję Wam te narzędzia, żeby możecie zrobić resztę potraw i możecie też, tak jak ja, zacząć sobie kombinować i tworzyć, jakby możecie mieć kilka narzędzi w ręku i gotować cuda, nie stojąc godzinami przy kuchni, bo możecie to sobie zrobić raz i z tego zrobić trzy potrawy. I możecie to zrobić na imprezę, możecie to zrobić dla siebie, możecie to zrobić dla gości. No, naprawdę, słuchajcie, polecam Wam tego e-booka. Zobaczycie, że on jest fajny i to jest e-book dla ludzi, którzy potrafią gotować, ale też którzy nie potrafią gotować. Bo to nie są skomplikowane rzeczy. To nie znaczy, że to, co wychodzi, to jest jakieś, wiecie, proste i tam, nie wiem, kanapka z serem, nie? Nie, to będą naprawdę, przysięgam Wam, że to będą zajebiste, są zajebiste potrawy, które robicie i pokazujecie ludziom i oni mówią, wow, jak ty to zrobiłaś, ale zajebiste. A nie trzeba stać godzinami przy kuchni i nie trzeba, nie wiem, wiecie, 20 razy próbować, żeby zrobić tą potrawę, żeby Wam wyszła, bo ja na przykład takich rzeczy nie lubię. Albo jak są takie rzeczy, to ja to przetestowałam i Wam zrobiłam taki przepis, że Wam wszystko powiem, Wam wszystko wyjdzie. O. No. Także słuchajcie, zachęcam. Także tam pewnie 12 minut o mnie i 2 o e-booku, ale coś powiedziałam, tak. Jest, jakby, wiecie co? Sorry, że to powiem, ale mam coś takiego. On się sam broni, on jest zajebisty. Kto jest zainteresowany moimi przepisami, moim gotowaniem, albo nie wiem, po prostu wsparciem mnie, tak? W mojej podróży, w wychodzeniu z kupy, to go kupi. A jak nie, to nie. Też jakby, wiecie, ja nie oczekuję, że tutaj niczego, naprawdę niczego nie oczekuję, nie mam żadnych oczekiwań. Cieszę się, że to mogłam zrobić, cieszę się, że mogę się z Wami tym podzielić. Jeżeli Wy go kupicie, a potem jeszcze będziecie gotować te rzeczy, jak będziecie gotować te rzeczy i mi, nie wiem, wyślecie zdjęcie, to ja już w ogóle po prostu się posikam ze szczęścia i naprawdę mega bym chciała, żebyście mi, jeżeli oczywiście macie ochotę się podzielić tym, wysyłali fotki, to w ogóle by było... No i jeszcze jak powiecie, że smaczne, jesteście zadowoleni, to już w ogóle... Top. Także tak. No. Dobra. Idę suszyć włosy, ogarniać się i siadam do e-booka. No dobra, tutaj mam gorzką pomarańczę, cytrynę, grejpfruta i mandarynkę. I to jest mój zestaw dzienny w małym dyfuzorku, który sobie podłączę. A już ze mną przyszła, bo widziała, że niosę Symy ACZKI. Tak. A ja tu jeszcze mam kawę z olejem kokosowym MCT, z kardamonem, z cynamonem i jeszcze tam sobie trochę syropu, żeby było słodko i niezdrowo, syropu jakiego? Solony karmel. O. Tak. I tutaj zaraz sobie
piórny. Zajebista jest, ja nigdy tego nie miałam. Tak, włosy zostały, żeby mi wyschły naprawdę. To jest poduszka do medytacji z Moon Sister. I po prostu jak na tym się genialnie, słuchajcie. O, dobra. Właśnie nie wiem nawet, czy mówiąc, jak się na tym powinno siedzieć. Ja się mam tak. I po prostu, słuchajcie, to jest taka ulga dla kręgosłupa i takie odprężenie. Ja nie wiem, co to robi. To jest wypełnione jakimiś nasionami czy ziarnami, takimi kuleczkami, ale po prostu siadacie. I jak macie czasami taki ucisk tutaj w klatce piersiowej, ja mam ostatnio i nie wiem, i czuję takie napięcie w karku i wiecie, jestem taka, nie? O, tak jestem. I po prostu się, i ja jeszcze się garbię w ogóle, ale też tak po prostu od stresu, od pracy przy komputerze, to od jestem taka i jeszcze taka, nie? Ja po prostu siadam na tej poduszce, ja czuję, jak tu mi się wszystko rozluźnia, jak mi się otwiera klatka piersiowa, miednica mi się tu otwiera, po prostu wow. Nigdy w życiu nie miałam żadnej takiej poduszki. Nie wiem, czy ta jest taka genialna, czy wszystkie tak działają, bo nigdy w życiu na czymś takim nie siedziałam, ale po prostu słuchajcie, samo to, żeby usiąść i dosłownie, nawet jeżeli nie medytujecie, co wam jednak polecam, to usiąść i wziąć kilka takich wdechów. I po prostu ja czuję, jak to mi wszystko puszcza. Takie. W ogóle ściągnęłam sobie taką, słuchajcie, apkę do medytacji. Bo wcześniej, wiecie co, nastawiałam sobie głupia minutnik, nie? I to było tak, że siedziałam, medytowałam i nagle, wiecie, i jeszcze miałam ten dzwonek sam co od budzika, nie? Więc moja medytacja się kończyła tak i teraz nie wiedziałam, że są takie apki, że możecie sobie taki, wiecie, delikatny jakiś tam dzwoneczek, który was informuje o tym, że czas minął. No, więc teraz w ogóle moja medytacja... Czy ty cały czas tu siedzisz i się trzęsiesz? Wiecie, bo ja przyniosłam te smaczki, bo czasami jak siedzę i medytuję, to Lola chce się bawić i mnie zaczepia, więc przyniosłam to. A dlaczego ty się trzęsiesz? Zaraz dostaniesz. Nic się nie bój, wszystko dobrze. No, więc dobra, słuchajcie. Ja zaraz zaczynam moją medytację. Zaczynam jeszcze od oczyszczenia przestrzeni tymi dźwiękami, które uwielbiam. Po prostu też mogę siedzieć, słuchajcie. Mogę siedzieć i tego słuchać. Nie będę tego teraz robić, bo jak oglądacie na słuchawkach, to będziecie mieć... Ale po prostu ten odgłos... ja też karty nimi oczyszczam. I w ogóle ja to jest... Słuchajcie, ja tak długo chciałam te dzwonki. Jest to kiedyś na live'ie sprzed chyba roku, że... A nie, więcej, bo jeszcze sushi wtedy żyła i Kicia. To dłużej. Bo pamiętam, że was pytałam o to, bo nie wiedziałam, jak te dzwonki się nazywają. Do tej pory nie pamiętam, jak się nazywają. I gdzie je kupić, bo chciałam je kupić, bo właśnie oglądałam taką babeczkę, która stawia tarota na YouTubie. I, i ona zaczynała od oczyszczania kart tymi dzwonkami. I zawsze sushi wtedy tak w ogóle i była zainteresowana i kiedyś kilka razy jej, wiecie, to puściłam i ona w ogóle tak... Nie wiem, wygląda jakby jej było dobrze i chciałam kupić te dzwonki i naprawdę one są mega takie kojące, ale też hipnotyzujące, że można siedzieć i po prostu... Pff. I też co ciekawe, Lola też siedzi tego słucha, widocznie one mają jakiś dźwięk dla zwierząt kojący albo interesujący, bo ja bym pomyślała, że takie dzwonki to być dla Loli będą irytujące i będzie uciekać, a jak siedzę i to robię, to ona podchodzi i siedzi i w ogóle nie wiem, czy to jest wibracja, co to je, jak to działa, ale... No, piękny mają odgłos, także dobra, odkładam ciasteczko przygotowane, zaczynam od medytacji, a potem siadam do e-booka. Czemu się trzęsiesz? Chodź tutaj. No chodź masz. Co się stało? Chodź do mnie. Chodź do mnie, czego ty się boisz? Chodź. Czego ty się boisz, Laleczko kochana moja? No przecież co, czego ty się boisz? Smaczek mam dla ciebie. Proszę bardzo. Hmm?
No lubisz ten smaczek. Musimy go teraz schować do szuflady, bo inaczej jak go tu gdzieś odłożę, to wiecie, będzie żebrami, więc musi zostać ukryty. Dobra kochani, ja biorę jeszcze łyka kawy i się rozłączam. Patrzcie, jak zajebiście pada śnieg. Ja mam nadzieję, że to tak popada, że będzie biało. Słuchajcie, bo to wygląda tak, jakby to już miał być taki porządniejszy śnieg. Wiecie, o co chodzi. Cieszę się, że tutaj, słuchajcie, wyniosłam na razie te rośliny tam. Bo mam tutaj, wiecie, teraz taki zajebisty widok. Latem to wolę, jak tu jest zasłonięte, bo wiecie, tu wali słońce. A teraz zimą ja i tak nie opuszczam tych żaluzji i mam tutaj taką piękną panoramę. I nawet w miarę mam porządek, ale muszę zdecydowanie umyć czymś antytłuszczowym blaty, bo po tym całym gotowaniu to wiecie. Ale to nic, nic. No, zobaczcie. Ale się cieszę. Zobaczcie, ja teraz po tych olejkach, to w ogóle mam wrażenie, że mam tak dużo włosów. Miałam je ładnie ułożone, ale oczywiście, wiecie, wyszłam, założyłam czapkę, bo teraz nie chodzę bez czapki. O, nie? Ale w ogóle, dobra, powiedzmy, że tak. Na jedną stronę, zobaczcie, w ogóle ja mam herów. To jest hit. Mam trochę czerwoną buzię, ale nic. I słuchajcie, ja żyjąca poza czasem, wyszłam z domu i dowiedziałam się co? Czego? Że jutro jest 1 grudnia, czyli kiedy to oglądacie, to nagrywałam to wczoraj. I nie jest to poskładane z kilku dni, po prostu przez tego całego abuka żyję poza światem, i tak zawsze żyję poza światem, poza datami, no ale, tak. Także zaraz siadam i składam. Jestem ciekawa, ile mam materiału i czy w ogóle mam, ale wydaje mi się, że mam bardzo dużo i czy zdążę to wrzucić, bo wiecie, zostało mi trochę materiału, trochę, właśnie nie wiem, czy trochę. Został mi jakiś tam materiał, który nagrałam, bo sobie radośnie nagrywam, bo uważam, że po prostu do Vlogmas mam mnóstwo czasu, więc zaraz usiądę i to złożę, ale najpierw tak, muszę coś zjeść, bo jestem mega głodna. Byłam w Lidlu, nagram wam haul, póki jest światło otworzę, bo mam z Black Friday zakupy z H&M-u i z Zary, nie wszystko wam pokażę, bo część jest z prezentami. Zjem coś, do 17 muszę wysłać e-booka złożonego, a zaczęłam go składać i muszę przerobić spis treści, bo dodałam strony i mi się wszystko przesunęło i w ogóle ale już jest, już jest małe poprawki, więc dobra, szybko, nie szybko, nawet rumianek ostatni musiałam wygrzebać. No Vlogmas i święta, mimo że mam, słuchajcie, tort szwarcwaldzki w lodówce, mimo że mam kawałek jeszcze brownie, ale musiałam kupić torcik wędlowski. Kaki, dzisiaj były za 2,50 za sztukę, takie dojrzalsze, zaraz sobie ukroję kaki i zjem. Właśnie, zrobię tak, ukroję sobie kaki i złożę e-booka do końca. I może złożę vloga i dopiero zjem, ale to już będzie... No właśnie, nie mam. Nieważne, dobra. Boczek. Tak naprawdę poszłam po kaki i po syrop z agawy, ponieważ piję teraz gorącą wodę z syropem z agawy, z cytryną, imbirem i kurkumą. O, tutaj na dowód jest poprzedni busty, więc poszłam po to. A, no jeszcze Loli wziąłam steczki, bo akurat były ładne angusiki. O, i właśnie widzicie, bo poprzednio właśnie to piję i ja dopiero się teraz kapnęłam, bo wczoraj wam wrzucałam na Instagram. Właśnie, bo one są w różnej wersji. Jest imbir z cytryną, a też jest z kurkumą. I lepiej z kurkumą, więc wziąłam dwie butelki, ale no tutaj zaczęłam
Bo też mam, słuchajcie, całą flaszkę opróżnioną gdzieś. O, i to też było bez kurkumy, więc tutaj już jedną wypiłam. To tak fantastycznie rozgrzewa i w ogóle to ma takie zajebiste działanie. Poczytajcie sobie, nie będę Wam już teraz tutaj opowiadać, no ale w każdym razie tak. I u mnie w Lidlu to jest teraz na jakiś czas, więc ja sobie zawsze kupuję 2-3 butelki. Wziąłam, bo był... jaka to jest sól? Sól kamienna, grubo mielona. Nie mam żadnej takiej w tym... w młynku, bo tutaj muszę przesypać w ładniejszy słoik. Po prostu taką do gotowania. Tu mam taką ochronną. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi. Nie no, nie mogę z tego, ile mam włosów. Przecież w związku się czuję jak po prostu król lew. Jak mam tak. Niesamowite. Ja zawsze byłam taka przylizana i w ogóle ten. Teraz nagle muszę sobie włosy odgarnąć. Dziwne uczucie. Dobra. I co? I chleb. I chleb. I wiecie, ile ja za to wszystko zapłaciłam? 158 zł. No. A właśnie, jeszcze też poszłam chleb. Mam ochotę na grzankę z awokado i z jajkiem. Ale dobra. Słuchajcie, otworzę jeszcze tamte paczki i zobaczymy, co przyszło. Dobra, tutaj mamy Zara Home. I proszę Państwa, co to jest? O! Ja kupiłam 2 sztuki? Chyba się walnęłam. Serwetki lniane, czerwone. Chyba nic z tego nie było na tutaj. Koszyk taki, piękny, czerwony. To są takie w ogóle podkładki pod talerze. To akurat, wiecie co, kupiłam do zdjęcia. Chociaż to będzie ładną dekoracją świąteczną. Wiecie, no tu można położyć jakieś bombki, szyszki, wiecie o co chodzi. Ale też to kupiłam do zdjęć, natomiast no jak... O, a to jest zajebiste. Ej, ja w ogóle tego będę używać jako podstawki. Bo to jest podkładka pod talerz. A to jest zajebiste, bo to jest plastikowe, a to jest takie... Może, no, zamówię tego więcej, bo szczerze mówiąc, zamówiłam to do zdjęć, bo myślałam, że to szybciej przyjdzie, no ale już... nie wiem jeszcze, co się gotowała, ale już nie mam siły. Taka miseczka, serduszko, dokładnie. Tutaj bym musi coś od razu do zmywarki. A... taki talerz bardzo mi się spodobał. Zawsze taki nieregularny. O. A, no to są obrączki do serwetki. I taki piłk, zobaczcie, serduszkowe. O! Co jeszcze? Coś tu jeszcze jest? Nie, to już chyba wszystko. Nie, to już wszystko. To tylko... to tylko tyle. Dobra, H&M. Zamówiłam sobie takie piżamy, bo Black Friday było minus 25% na wszystko. Dobra, bierę te piżamy. Podoba mi się. Zobacz, to jest taka biała w niebieskie paseczki. To jest koszula z długim rękawem i gaciorem. To jest taka sama, tylko w kratę. Te spodnie mi się bardzo podobały. Ciekawe, czy one wyglądały, jakby były uszyte z mojej ścierki kuchennej. Mam takie ścierki kuchenne, wiecie? Skąd ja mam? Z Kay. Ale mam czerwoną buzię. Zmarzłam, słuchajcie. O! Patrzcie na to. Cute! Mega fajne. Oj, mega jestem zadowolona, bo spodni piżamowych takich długich to mi brakuje. Takie, zobaczcie,
W ogóle mam fazę na czerwony, jakby nie było widać akurat tak świątecznie, ale wiecie, to są takie rzeczy, które można używać cały rok. Tak. Właśnie muszę wyjąć swoje świąteczne kubki, tam inne rzeczy. Ponieważ było minus 25%, to stwierdziłam, że wezmę sobie też kolczyki, zobaczcie, takie. Myślałam, że będą większe, bo te są podobne do tych, które mam, tylko one są grubsze. A wy zawsze mnie pytacie, skąd ja mam te kolczyki, to są z Chemu, za tam, nie wiem, dwie dyszki. Nie, one są z takiego zestawu, tam dużo tych kółek. O. O, ale te są fajne. Patrzcie na to. Ale fajne, powiem wam, że to jest w ogóle jakoś lepsza niż niektóre Diory, które mi odpadły. Serio, serio. No, naprawdę zajebiste są te kolczyki, zobaczcie, dodają tu takie coś. Mogą być trochę ciężkie. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wzięła szarego t-shirtu z nadrukiem. Natomiast wzięłam rozmiar mniejszy, bo te wszystkie mam chyba XL-ki. I mi potem gadają, że jestem gruba, więc wzięłam... A, M-kę. Myślałam, że ten. O, ale to jest taki dopasowany. I on jest taki krótki. No właśnie, bo to jest jeden taki dopasowany. I zobaczcie, takich nie było. Zawsze były takie szerokie, oversize'owe. A ten jest taki dopasowany. Teraz będziesz, bo ta M-ka taka malutka, nie? Przecież jestem taka gruba, że ta M-ka na mnie za duża. Będę miała larwiszony używaniem. Tutaj, słuchajcie, kupiłam sobie coś takiego. Zaraz mi pokażę, bo są jeszcze ciekawe. O, patrzcie. Do moich wszystkich futerek i tak w ogóle do noszenia. O, to jest zawsze taka torba. I sekundę, bo potrzebuję tutaj. O, ona w środku ma takie o. Bo to wkładacie w środku i macie przegródki. Gdzie to jest jeszcze? A tu chyba, tak? Jak to się robi? Tu? O! A gdzie mam drugi? A, dobra, źle to skleiłam. Sekundę. Potrzebuję chwili na montaż. Bo to nie jest takie proste, żeby to pokazać. Dobra, to się wkłada tu. A to się wkłada tu. I to się wkłada tu. O! O! A tu jest tak, nie? To jest trochę takie pognięcione. Ale to jest coś takiego. I ja, jak to zobaczyłam, to jest w ogóle H&M Home, to mówię, ale H&M wypuścił fajne torby. Akurat będzie do mojego miśka z Chemu, bo chyba to jest może trochę jaśniejsze, ale mam takiego miśka z czegoś takiego. Nie jednego, nie? Mówię, ale zajebiste, biorę. I słuchajcie, ja sobie to kupiłam jako torbę na zakupy, bo to ma sztywne dno. Wiecie, o co chodzi? Takie rzeczy, no to fatalnie to się nosi, bo ja zawsze się boję, że to mi się potłucze, czy coś. Patrzcie, o, takie flaszki, czy tam, o, takie rzeczy, to sobie wkładacie, możecie sobie coś postawić, o tak, nie? I bierzecie i niesiecie i to jest, no trzeba równo dociążyć, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Mega! A wiecie, co to jest? To jest torba do przewijania. Ja, jako bezdziatna lambadziara, nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy istnieją, ale sobie kupiłam i są jeszcze nie miśkowe, tylko takie gładkie z nylonu takiego jakby. I to uważam, że to jest po prostu genialne i to ma krótką rączkę, więc to w ogóle... Sorry, nie mam jak tu się cofnąć. Ale no to będzie genialne na zakupy. 100 chyba 20 zł to kosztowało przed przeceną. Trzeba wpisać torba do przewijania. Widzicie? I to jest coś takiego. W ogóle jakby to miało, nie było takie szerokie, to w ogóle zajebista torba taka do noszenia. I to w ogóle też, wiecie, no na przykład idę do rodziców na święta i mam jakieś, wiecie, tutaj pojemniki z jedzeniem czy coś. I zawsze mam problem, w co to zabrać, a to jest po prostu genialne do wielu rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że tutaj dla Loli transport będzie zajebisty, nie? Więc tak. To jest mega, jaram się. Kolejna piżama. Wiecie, że ja czerwone piżamy noszę, bo potem czerwone albo różowe, bo potem piorę to wszystko razem, jeden kolor. I tak samo t-shirty mam
szare, żeby mi się łatwo prało. Tutaj sobie kupiłam, też myślałam, że to szybciej przyjdzie. Taką cała jest taka zestawa i na maksa mi się podoba. Zobaczcie, jest taka cute, różowa. Ma taki, niby to oni mówią miska, dla mnie to jest taki wyższy talerz, ale bardzo ładne to jest. To nie mogę pokazać, a tutaj, o, a tutaj przyszła taka piękna drewniana tasa, którą będę chciała sobie tutaj położyć na pufie, bo czasami jak, nie wiem, piję kawę czy coś, to boję się, że mi to lola wywróci, a tak to, a wiecie, tutaj, tu będę mogła sobie na moim stanowisku do pracy położyć. Z czego to jest? Z mango chyba? Tak, z mango. Taca, o, taka. Piękny kolor. No, także to są moje zakupy z Black Friday. Jeszcze są dwie przesyłki ze Skims, ale z tym to może zrobię, mierzymy. Ale już na pewno nie dzisiaj. Tak, którą, ciekawe, którą mamy godzinę. Dobra, ja idę albo montować vloga, albo jeść. Nie wiem jeszcze, zaraz zobaczę, która jest godzina. A cały czas pada śnieg. W ogóle wyszło słońce. Przepięknie. Widziałam, że w Lidlu już są, słuchajcie, choinki. I te, i gwiazdy betlejemskie. Ale już stwierdziłam, że dzisiaj nie będę jeszcze się tym zajmować, bo mam co robić, tak? No, ale także widzicie. Witajcie w pierwszym dniu Vlogmas po raz drugi, ale ze świadomością, że to nie będzie dwudniowy vlog. Także, no dobra, zmiana planów. Nie mam tyle czasu, ile myślałam, że mam. Więc na szybko będą kanapki z pastą rybną, też ze buka. Polecam. Tak. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam kanapki. Uwielbiam ten chleb, naprawdę. Ale się rozpada świeży, chłodny, ciepły, go pokroją. No więc taki live, a tosty, znaczy te grzanki z awokado zjem może na kolację. A teraz w ogóle, wiecie, jem. No to jeszcze przez jakiś czas będę tak jeść, bo mówię, jeszcze tam mam w lodówce mam co jeść, ale nie wiem, ile dni z rzędu jadłam na przykład ciasto na śniadanie albo obiad na śniadanie o 14, bo o 14, ale jadłam. Tak. I mam, słuchajcie, mam całą zamrażarkę jedzenia. A wy mi pisaliście, robię kanapki, a wy mi pisaliście w DM-ach, że jestem z Łodzi, jak chcesz, to mogę testować. Kurde, szkoda, że ja nie miałam na to wszystko więcej czasu, ale naprawdę zrobiłam jakiś taki, wiecie, wieczorek, żebym na przykład zapraszała was i dzisiaj mam Gartego, wpijajcie, to by było cool, nie? No, więc tak. Więc kanapka z pastą rybną. Właśnie pasty rybnej nie można mrozić, nie? Nie powinno się mrozić ten śmietany ani majonezu. Znaczy tutaj nie ma śmietany, nie? Ale właśnie z tego, co czytałam, to nie można mrozić. A twaróg, serniki ten. Sernik można, nie? Sernik zamroziła. No, mam całą zamrażarkę jedzenia. Ale ten, kotlety wszystkie zjadłam. Teraz będzie, słuchajcie, spowiedź, co zjadłam, a co nie. Mam szarpanego kurczaka jeszcze. Jak zjem to, co mam, to sobie zrobię te pyszne nachosy z buka, bo po prostu i guacamole, i śniadanie. Tak. To jest takie pyszne z szarpanym kurczakiem, słuchajcie, taki ser ciągnący się w ogóle. No, więc tak. Mój wykwintny posiłek. Ale ta pasta naprawdę jest dobra. A na deser brownie. Są zalety robienia bucha. No już idę, już na kolanka, tak? Chodź na kolanka, chodź. Chodź pod kocyk. Chodź. Tak, chodź pod kocyk, zimno jest. Zimno jest.
No dobra, przeniosłam się tutaj jednak. Tu jest cieplej, nie wiem, w tym salonie od tych okien. Też są okna, nie wiem czego. Nieważne. W każdym razie, co? Pobieram mojego e-booka na telefon i teraz jeszcze go będę oglądać na telefonie, jak on wygląda. Mam godzinę 10 do wysłania, a w tak zwanym międzyczasie ściągam pliki z tego, co nagrałam w ostatnim czasie i... Tak się rozglądam, czy mam tu iPada? Właśnie, powinnam to na iPadzie zrobić, będzie lepiej widać. Co? Skup się. Zgrywam pliki i zobaczę, ile tego mam, jeżeli chodzi o tego vloga, który mi został, czy to jest w ogóle sens to wrzucać, czy nie, ale najpierw e-book, bo to jest priorytet. Dobra, wrzuciłam wam na Instagramie, jakim vlogam w torebkach, więc stwierdziłam, że aż wstyd, biorąc pod uwagę, ile to kosztuje, nie Lola? Więc tam magiczne chusteczki z biedry Swiffer i robimy porządek. Słuchajcie, ta parasolka reklamowa z Zo Plusa idealnie tutaj pasuje. Biorąc pod uwagę, że tu Mercedes stoi w tej szafce, no ale dobra. To jestem właśnie ja, tak. Dobra, robimy porządki. No dobra, zrobiłem porządek w torebkach. Już jest git. A, bo ja się tak trochę z tego śmieję, ale trochę lipa. I powiem wam, że zaczęłam tutaj sprzątać. Tutaj no tu są drzwi. I zaczęłam, wiecie, wycierać wszystko chusteczkami, odkurzać Swiffer'em. I tak sobie śmieszkowałam, że o, tam ta jedna torebka to jest 10 tysięcy na Instagramie. Bo tam była podwyżka cen Chanel, ale nieważne. Że o, ta jedna torebka to 10 tysięcy, tak wygląda $10 000, nie? I zaczęłam tutaj sprzątać, układać, bo tak samej przed sobą się głupio zrobiło, już mam taki portal w tych torebkach. I wiecie co, no i ja tak mam, że zaczynam sprzątać i zamiast, wiecie, sprzątać jedną rzecz, to już zaczęłam tu czyścić listwy i myć drzwi. I tam na drzwiach w sypialni, wiecie, na takim określonym pułapie, taki czarny ślad. Bo tam kicia po prostu wchodząc sobie, wiecie, nosem. No odpychała te drzwi. Tak samo, słuchajcie, drzwi do kibelka były, po prostu była taka czarna kreska na jednym poziomie, tam gdzie ona dochodziła i robiła nosem tak, to tam było takie brudne i... No i wiecie, wszystko fajnie, nie? Można mieć ładne drugie rzeczy, torebki i tak dalej. Ale wiecie, oddałabym wszystkie, żeby na przykład kicia tu była. Albo sushi. Nie, więc no... Więc tak, można sobie żartować, można śmieszkować, można... Można mieć różne rzeczy, chociaż nie zrozumcie mnie źle. Ja nie uważam, że w tym jest coś złego i że wiecie, trzeba chodzić na boso w sandałach i tak dalej. To też jest tak, że za każdym razem, kiedy ja mówię, że pieniądze szczęścia nie dają, to wiecie, mam po prostu pojazd w komentarzach, że jak możesz tak mówić, co ty wiesz, może szczęścia nie dają, ale wiesz, czy wiele rzeczy rozwiązują i tak dalej. I co ciekawe, mówią mi to ludzie, którzy tych pieniędzy nie mają i nie mieli i uważają, że jak je będą mieli, to będą szczęśliwsi, bo im się rozwiążą w życiu jakieś problemy, nie? I mówią to o sobie, czyli mnie, która kiedyś, no nie mogę powiedzieć, że nie miała pieniędzy, bo to też jest nadużycie, ale miała ich mało. Teraz ma ich więcej, no tam ze względu na, załóżmy, że tak. I mówią mi, że ja nie wiem, co mówię, nie? Ja byłam i w jednym, i w drugim miejscu i byłam, wiecie, i z torebką Chanel, i bez torebki Chanel. I myślicie, że to coś zmienia? Tak, jest życie wygodniejsze. Tak, pod pewnymi względami jest to wygodniejsze. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś wam mówił, że to daje szczęście, to się bardzo rozczarujecie. Ja znam wielu ludzi, którzy bardzo gonili za tym, żeby zdobyć pieniądze, je zdobywali, mieli mieszkanie, dom, nie wiem, samochód, zegarek, coś tam, i się okazywało, że co?
nie są szczęśliwi i że ich życie nie wygląda lepiej, a często nawet wygląda gorzej. Więc, no więc nie. Pieniądze szczęścia nie dają. Ale też uważam, że nie ma nic z tym złego, żeby mieć, nie wiem, drugie rzeczy, żeby sobie kupować i tak dalej. Jakby, no wiecie, to też jest tak, że w Polsce mówienie o pieniądzach jest strasznym w ogóle generalnie problemem i nie należy o tym mówić, trzeba ukrywać, że się ma coś drogiego, bo inaczej ktoś ci będzie zazdrościł i źle życzył i bla, 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 nie? No jakby, wiecie, mi źle życzą, czy to mam, czy nie, i czy mi się powodzi, czy nie. Więc ja mogę sobie gadać o tym, że mam torebkę za 10 tysięcy dolarów, nie jedną, tylko raz, dwa, ale nie każda koszula, no, mam cztery Chanel, cztery. Nawet już nie noszę tych torebek. No, teraz noszę cały czas moją Balenciagę, która jest no name, która mi się najbardziej podoba i w ogóle jest w innym stylu i trochę mi się... Co jakiś czas mi się w życiu lifestyle zmienia i zmienia mi się wtedy też styl ubierania i styl noszenia, jakby, nie wiem, buty, torebki, różne rzeczy się zmieniają, ale nieważne, ja nie o tym. Chciałam tylko powiedzieć, że tak, że... No, że pieniądze szczęścia nie dają, co nie znaczy, że wiecie, trzeba wmawiać ludziom, którzy, nie wiem, te pieniądze mają i wydają na jakieś rzeczy materialne, że nie wiem, coś jest z nimi nie tak. Nie, nic z nimi nie jest nie tak, wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu trzeba wiedzieć co do czego i jak i po co i nie wierzyć w jakieś takie, wiecie, bo to nam się sprzedaje taką iluzję, szczególnie ostatnio w social mediach, że wiecie, te wszystkie filmiki tam Bentley, Hermes, nie? Ludzie, widziałam ostatnio taki filmik, że tam, wiecie, nagrywają klaska z tym mikrofonikiem, nie wiem, czy gdzieś tam Bentley, ktoś tam Opel Corsa i potem była, ona otwierała Hermesa i ten i tam, nie wiem dlaczego mówię Hermes no ja mówię Hermes, a tam laska AliExpress, nie, śmieszne to jest, no ale w takich czasach żyjemy, nie? Ale żyjemy też w czasach, czy jak coś masz, czy czegoś nie masz, to i tak ci ludzie powiedzą, że na pewno jest źle i że nie możesz narzekać, albo inni mają gorzej i tam bla bla bla, nie? No, ale właśnie... Powiem wam, że tak... że sushi tak nie miałam, a Okici bardzo mi przypomina to mieszkanie, bo właśnie, nie wiem, znajduje sierść, znajduje jakieś miejsce, które właśnie ona sobie nosem przepychała i tak dalej. I nie wiem, jakoś to mnie boli bardzo nadal, wiecie? Nie. Znaczy nie wiem, czy to przepracowałam, czy nie, ale mam takie... No, ciężko. Wiecie, ja wielu rzeczy po sobie nie pokazuję, ale... No. Dobra. Lola? Lola? Idziemy na spacer. Lola? Loluś? Musimy iść na spacer, słyszysz? Wieczorne siku musimy iść zrobić. Co ty na to? Lola? Nie przysypiaj. Lola, nie zamykaj oczu. Chodź, idziemy na spacerek. Chodź. Widzicie, się oczy zamykają. Chodź, musisz zrobić siku, piesek. Chodź. 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 O tak, dobrze, super, wstajemy, chodź. Zaraz będziesz spać. Chodź, idziemy na spacer. Chodź. Tak, o to mi chodziło. Brawo, Lola. Yeah. Piątka. Piątka. Lola ma dwa tryby. Lola albo śpi, albo wariuje. Powiedz, tak? Idziemy. Chodź. Czy ja już wam to mówiłam tutaj na vlogu, że skończyłam składać e-booka? Nie wiem.
W każdym razie tak, chciałam wam pokazać, tu słuchajcie, leży sereczka Bolola, waląc w miskę, mówiąc, że chce steka, wlewa wodę, never mind. Zobaczcie, jak ładnie ta taca, z tym serduszkiem położyłam kaki. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. No a tutaj mniej ładnie to wygląda, właśnie wyjąłam sobie ten bank odtłuszczający i muszę to wytrzeć, bo nie mogę na tę mazę patrzeć. A tutaj na ten talerzyk wyłożone są świeczki z Moon Sister. Tu są różne rzeczy, moja witamina D i resztka moich tych, jakby się nazywać, nigdy nie wiem, probiotyków. Tak, tutaj są moje. No w ogóle muszę zrobić tu porządek i powiem wam, że na pewno początek Vlogmas będzie pod znakiem porządków takich. Chcę sobie tu wszystko poukładać. Nie uważam, żeby było jakoś źle, ale o, wyciągnęłam sobie też piżamkę, którą zaraz założę. No ale widzicie, nie jest tak jakoś super ładnie. Więc na pewno będę chciała sobie tutaj zrobić taki przytulny klimacik grudniowy. Tutaj musiałam postawić tą roślinkę. Tutaj, bo jej było źle tam, nie wiem, nie lubi się z monsterami i wiecie co? Od tej strony, gdzie stała koło nich, zobaczcie, co jej się zrobiło. Widzicie to? I to? I to? No, więc bida, tu ją postawiłam przy oknie, bo jakoś tak zaczęła mi tam marnieć. Nie wiem. No, tu muszę jeszcze, widzicie, pochować przyprawy. No, na razie tak jest, wiecie, ogarnięte, że nie było wstydu. Ale tak, będę chciała zrobić porządek, mówię, o tutaj wyciągnęłam ten Cilid Bank, żeby tutaj powycerać z tego tłuszczu. Zaraz i tak będzie tłuszcz, bo będę sobie robić kolację, właśnie jeszcze nie wiem, czy zrobić sobie mój garnek z helu, czy kopytka z boczkiem. Jedną z tych dwóch rzeczy, ale najpierw tak, przetrę chociaż tą płytę, już jest 20. Więc zaraz wskakuję pod prysznic, zakładam moją nową piżamę, robię sobie coś do jedzenia i idę spać, bo słuchajcie, ostatnio mi się udało jakoś w końcu, wiecie, dzięki tym, sorry, ale jakoś tak nie mogę z tymi głosami, dzięki tym wszystkim rzeczom z Ajurwedy, które wdrożyłam, czyli niejedzenie nabiału, niejedzenie zimnych rzeczy, jedzenie ciepłych posiłków, nie picie zimnej wody, tylko picie ciepłej wody, jakby wszystko to, co widzicie, olejowanie ciała i tak dalej. I słuchajcie, wczoraj usnęłam o 22:00 jak dziecko. Przespałam całą noc. Sama sobie wykminiłam taką mieszankę ziół, które biorę wieczorem. Znaczy ziół, no to jest nie tylko ziół, bo to jest tak, melatonina, magnez, a do tego jest reishi, ashwagandha, L-teanina, coś tam jeszcze. I wczoraj pierwszy raz tą mieszankę wzięłam wieczorem. Oni są to jakby dla mnie nowe rzeczy. Ale pierwszy raz wzięłam to razem i wieczorem. I po prostu spałam jak dziecko o 22:00, gdzie ja po prostu, jak szłam spać o 22:00, to się obudziłam o 1:00. Wyspana i gotowa do działania. No więc tfu, odpukać ostatnio właśnie. Nie mam problemów ze snem, co jest dużym ułatwieniem i dużo daje w życiu. No więc tak, i ostatnio właśnie też się wylogowuję z Instagrama, nie oglądam social mediów wieczorami i tak dalej, i tak dalej. No, także staram się mieć takie spokojne wieczory i taką moją rutynę. Także właśnie wskakuję pod prysznic gorący, robię moją pielęgnację, wszystkie moje, wiecie, kroki, moje pielęgnacji, olejów i tak dalej, i tak dalej. Nastawiam, nastawiam nawilżacz powietrza, do którego wlewam olejki, bo na noc, w dzień korzystam z dyfuzora tutaj tego małego, a na noc włączam nawilżacz powietrza, bo on starcza do rana i tam wlewam olejki i to mi się super sprawdza. Miałam kupić drugi dyfuzor, żeby mieć dwa, ale nie, właśnie tak jest dla mnie najlepiej. I coś tam sobie oglądam i potem już się przełączam na książkę, czytam książkę, papierową książkę, nie patrzę w żaden ekran i jeszcze medytuję,
tam stawiam karty, coś takiego, ale już generalnie idę spać, więc no może Wam nagram, któregoś dnia Wam nagram taką dedykowaną tą rutynę, nie wiem, chcielibyście coś takiego, że rano i wieczór, co ja robię, bo to pozwala mi w ogóle, nie wiem, i dobrze działać, i dobrze spać, i dobrze się czuć psychicznie i fizycznie, naprawdę dla mnie to ma mega znaczenie, rutyna to jest coś, mam wrażenie, że mnie leczy z czegokolwiek, co mi aktualnie dolega, o, może w ten sposób, no. Także jak byście chcieli, to może Wam coś takiego nagram, zobaczymy. Ale na razie to słuchajcie, musi wystartować sklep, musi wyjść e-book, zacznijmy vlogmas, hold your horses, bo ja tutaj zaczynam, wiecie, planować różne rzeczy, a na razie musimy ogarnąć to, bo tak jak powiedziałam, zapomniałam, że jutro jest pierwszy dzień vlogmas, także dobrze, że w ogóle wyciągnęłam aparat i zaczęłam coś nagrywać, bo by tego pierwszego vlogmasa nie było. O, tego nie lubię w moich włosach, wiecie, tych końcówek, że one potem są takie... O. Ja przeglądam sobie jeszcze moją Biblię olejkową. Lubię ją przeglądać, nawet tak wiecie, otwierać i ja mam tutaj różne rzeczy pozaznaczane. Cały czas odkrywam coś nowego. Dzisiaj sobie zrobiłam mieszankę gorzka pomarańcza, geranium i lawenda wąskolistna. Co królika tu przyniosłaś? Tak, proszę bardzo. A tam mam Loli, wiecie, ten gryzek śmierdzący. Aromaterapię lolową mamy, tak? No, tutaj mam taką maść z żywokostu i nie pamiętam z czegoś innego, którą sobie smaruję stopy. I mam jeszcze wodę z agawą, cytryną, imbirem i kurkumą. Ciepłą wodę sobie piję. A tam właśnie w tym, tak jak Wam mówiłam, teraz w nawilżaczu. Do nawilżacza wlewam olejki. Lampy solne się palą. O. A tutaj tu mam moje ulubione te poduszeczki z ziaren. Jedna na oczy, druga na brzuch, które sobie podgrzewam, jak idę spać. I jeszcze przed snem lektura, żeby już wiecie, nie oglądać laptopa ani telefonu. No dziękuję za królika, dziękuję. To właśnie sobie coś czytam i zaraz będę czytać. Zaczęłam czytać Wędrówkę dusz. Bardzo znana pozycja. Ja jeszcze nie miałam okazji przeczytać. Dopiero zaczęłam. Czytałam tyle, więc na razie jeszcze nic Wam nie opowiem, ale na tym bym chciała skończyć to vlogowanie, bo jest 22:34, więc ja zaraz jeszcze biorę swoje suplementy, wkładam moją szynę, żeby spać spokojnie i żeby potem mnie nie bolała szczęka. Ostatnio też staram się to wprowadzić do mojej rutyny, żeby codziennie je używać, ale słabo mi idzie. To jest ta szyna na bruksizm, jak nie wiecie, o co chodzi. I tak. I staram się wprowadzać właśnie taką rutynę, żeby każdy wieczór wyglądał tak samo i mam coś takiego, że już faktycznie jak wykonam te wszystkie czynności, to już tak no już powoli czuję, że chce mi się spać. Także kochani, żegnam się z Wami. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.